Co powinniśmy czynić? Co mówi Pismo? Jak to rozumiesz? Miłujcie Pana, waszego Boga, całym sercem, całą duszą, całą mocą i całym umysłem. A bliźniego swego jak siebie samego. Słusznie. Czyń to, a będziesz żył. Kto jest moim bliźnim? Nie ci żołnierze. A Cezar August? Pewien człowiek szedł z Jerozolimy do Jerycha. W drodze napadli go złoczyńcy. Obdarli go, pobili i zostawili w pół żywego. Tak się stało, że tą drogą przechodził kapłan. Gdy ujrzał leżącego, przeszedł na drugą stronę. Podobnie Lewita, który również tamtędy przechodził. Spojrzał na leżącego i przeszedł obok. Lecz gdy zauważył go Samarytanin, który jechał drogą, jego serce wypełniło współczucie. Podszedł do niego, namaścił jego ranę oliwą i winem i opatrzył je. Następnie wsadził go na swoje zwierzę i zawiózł do gospody, gdzie go pielęgnował. Następnego dnia dał gospodarzowi 2 srebrne monety i polecił, aby zajął się rannym. Gdy będę wracał, powiedział, zwrócę ci to, co na niego wydasz ponad to. Który z nich zachował się wobec pobitego jak bliźni? Ten, co był dla niego dobry. Więc i wyczyńcie podobnie. Ach.